Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One Auto Stellaris, nasz robotyczny QA, odcinek 11. W tym odcinku będziemy chcieli skonsolidować tutaj dostęp do ostatnich jeszcze nieskolonizowanych planet w naszym zasięgu, skolonizować je oraz zacząć przygotowywać dość sporą ilość kotwicowisk, ponieważ będziemy chcieli zacząć naprawdę solidnie rozwijać nasze floty. Zobaczymy, czy i jak nam się to uda. Również poświęcimy dość sporo czasu na przyjrzenie się każdemu ze światów i podjęcie kluczowych decyzji, jak chcemy te światy zwyczajnie tutaj rozwijać. Większość tego typu decyzji została już, można by było powiedzieć, podjęta wcześniej, ale w wielu przypadkach mamy jeszcze otwarte możliwe wątpliwości co do niektórych alternatyw, które przed nami stoją. Na przykład właśnie zwiększanie produkcji stopów, zwiększanie produkcji towarów konsumpcyjnych. To jest jeden z istotnych naszych celi. Jest też kilka innych, prawda, rzeczy, na które warto było zwrócić tutaj uwagę. Na przykład upewnić się, że wszystkie nasze światy, które mogą naturalnie wydobywać rzadkie zasoby, takie jak gazy, prawda? O, momencik. Superkomputer planetarny. To jest na całe imperium? Możemy tylko jeden mieć? Czy to jest coś innego niż wcześniej? Pamiętam, że wcześniej może będziemy mieli jeszcze osobną technologię na to. A ty rozumiem, że wymagasz bardziej zaawansowanego... A, procesor planetarny. Czyli my nie mamy technologii, która umożliwi nam wybudowanie tego superkomputera. Potrzebujemy bardziej prymitywnej technologii, żeby móc ten superkomputer wybudować. Czy... Nie, momencik, nie. Procesor planetarny to jest po prostu typ kolonii. Okej. Czyli być może któraś z naszych kolonii to jest procesor planetarny? Tak, to jest procesor planetarny. W takim razie odrobinkę zmodyfikujemy nasze zamiary. I będziemy chcieli na tym świecie mieć superkomputer planetarny. To da nam 5% szybkości badań dla całego naszego imperium i kilka innych rzeczy. A ja się zastanawiałem, dlaczego kredyty energetyczne tak gwałtownie spadały wcześniej. Spadały dlatego, że my budowaliśmy bardzo dużo nowych... laboratorii, a laboratoria mają bardzo duże zużycie energii elektrycznej. Przynajmniej tak mi się wydawało, budynki... Tak, bo populacja to może być odrobinkę mylące. Nie mam ci, z pracy 200, a z populacji 400. No i nasza populacja i ośrodki badawcze, prawda, konsumują to, więc musimy być zwyczajnie tego świadomi. Okej, to co chciałbym tutaj zrobić, to na wszystkich naszych światach, które uważamy za przemysłowe, chciałbym dodać odlewnie stopów. Async, potrzebuje montowni maszyn, tutaj potrzebujemy doładowania naszego wydobywania minerałów, chociaż to jest dość mały świat jak na to, co próbuję z nim zrobić. Nie jestem pewien, czy to faktycznie jest rozsądne rozwiązanie, ale niech mi już tutaj będzie. I to jest nasz kolejny badawczy, czyli odpowiednio to uwzględnimy i kolejne laboratorium. Ta stacja hydroponiczna, prawda, będziemy chcieli ją zacząć rozsądnie używać, ale do tego celu będę potrzebował technologii, które umożliwiają nam bardziej rozbudowę orbitalnych stacji, a te technologie oczywiście mają najniższy priorytet,
ponieważ nie mamy zbyt wiele stacji. Teraz tak, ten świat ma być światem górniczym, to to też po części chociaż zaadresujmy. Gdzie jest budynek, który zapewnia bonus? Nie możemy go postawić? O, jest tutaj. Tego właśnie szukałem. Okej, czyli ty się zajmiesz tym, ty się zajmiesz tym. Tak wiele kolonii, które my powinniśmy tutaj zwyczajnie ogarnąć i przygotować na przyszłość. Ten świat liktów raczej będziemy chcieli uczynić też światem laboratorium. Pokaż mi, co tutaj masz ciekawego. Odblokuję wieża centralna, badania. Jest 2000, żeby to odblokować. Mamy kryzys energetyczny. Starożytne szczeliny reaktorów. Opuszczone szyby kopalniane, gęste ruiny. Tak, będziemy tutaj zdecydowanie chcieli na ten moment przynajmniej w znacznym stopniu skupić się na badaniach. Więc od razu wybudujemy tutaj laboratorium badawcze dalej. Dalej. Świat górniczy. Czy to będziemy chcieli też przerobić ten świat? Może nadawać się na świat górniczy jak najbardziej. Implanty usunięte. Usunęliśmy implanty, które źle działały. Bo pamiętajcie, że mamy aktywny sposób ingerowania w prymitywne kultury. Albo je bezpośrednio podbijamy, albo badamy ich zachowania bardzo, bardzo dokładnie i z bardzo bliska. A widzę, że nie zająłem się wszystkim, czym chciałem. A tak, ty robiłeś tutaj jedną rzecz, a ja zamiast tego chciałbym, żebyś teraz zaczął badać anomalie tylko. Rozpocznij automatyzację tego statku i zacznij badać po prostu wszystkie anomalie w okolicy. To jest twoje zadanie. Teraz tutaj mamy zadanie specjalne na 180 dni, żeby uratować inny nasz statek badawczy. I ty po prostu stoisz na orbicie i nic nie robisz, bo oczywiście mają twardo zakodowane jakieś rzeczy związane z anomaliami, że tylko jeden statek badawczy może nimi się zajmować naraz. A dodali jakieś obejście, które tak nie do końca działa, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Chociaż nie, dobra. Jakoś to działa. Ledwie, bo ledwie, ale jakoś to działa. Dowiedziałem się tutaj dzięki bardzo istotnym uwagom ze strony Petra, któremu bardzo dziękuję za wieloletnie kibicowanie i sugestie i pojawienie się na kanale, właśnie troszeczkę informacji, które zupełnie mi umknęły. Mianowicie my możemy zautomatyzować nasze statki konstrukcyjne i one będą w stanie za nas tutaj wszystko robić. Chcemy... O, brak świata... Kolonizuj. Tak, chcemy skolonizować ten świat i zobaczyć, w jaki sposób będziemy w stanie wchodzić w interakcję z tą szarańczą. Kontraktor QA. I to będzie... Ten świat będzie się nazywał defektem. No bo ma... Albo... Dobra, zostawmy. Mogliśmy dużo ciekawszą nazwę dla niego, dużo bardziej adekwatną wytworzyć, ale zostawmy tak, jak jest. Układ DEFCON nie jest w pełni zbadany. Okej, musimy zaczekać, aż te nasze statki badawcze skończą robić to, co robią obecnie i wtedy będziemy mogli je wysłać do przebadania DEFCONa. I będziemy potrzebowali również... No, świetnie. Coraz więcej... dajmy im coś w prezencie, żeby przestali nas aż tak bardzo nienawidzić, ale to się odrobinkę
że tak to imię spóźniliśmy z tym. Mogę wam towary konsumpcyjne na przykład miesięcznie przekazywać. Powiedzmy, dobra, jeden miesięcznie. No nie wiem, ciemną materię? Może jesteście zainteresowani? Nie jesteście zainteresowani. Żywy metal będzie nam potrzebny. Powiedzmy 100 rzadkich kryształów wam przekazujemy i przez 30 lat będziemy wam przekazywali jeden towar miesięcznie. I to jest skłonność do handlu. Zatwierdź. Chciałbym odrobinkę odwrócić ten trend. Nie chcę z nimi walczyć zwyczajnie. Nie czuję się na siłach, żeby z nimi walczyć. Ulepsz i no nie wiem, co tutaj możemy zrobić. Możemy spróbować zacząć ufortyfikować to miejsce, no ale jedna forteca nie wystarczy w najmniejszym nawet stopniu. Będzie trzeba, mam nadzieję, że tak, to jest właśnie to, co miałem nadzieję, że nie będzie miało miejsca. Gwiezdna forteca, krążowniki, jesteśmy tak bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o badania, tak bardzo do tyłu. Krążowniki zajmą nam 50 miesięcy, auć. Gwiezdna forteca byłaby złym rozwiązaniem najprawdopodobniej. Spróbujmy przyspieszyć produkcję korwet i zobaczyć, co z tym będzie. A dobra, leć tutaj w takim wypadku, zaczekajmy, aż fluktuacja częstotliwości osłon. Udało nam się uratować statek badawczy. Węzeł kognitywny, biegłość w fizyce pól siłowych. I to zapewnia więcej energii. Nie, że mnie to jakoś wybitnie interesowało. Ty poleć. Dobra, kim ty jesteś i co ty robisz najlepiej? Szanse na wykrycie anomalii, tempo badań. Leć tutaj i zbadaj ten układ planetarny, jeżeli mogę cię poprosić. A tymczasem ty, czy w czym jesteś dobry? Nie jesteś w miarę dobrym archeologiem. To w takim przypadku może warto zacząć zajmować się kolejnym ruinom. Niektóre ruiny mogą być niebezpieczne i to jest jeden z dużych problemów Stellaris. Nie masz zielonego pojęcia, które rzeczy są niebezpieczne, aż do momentu, w których ich nie doświadczysz albo nie sprawdzisz tego na wiki. To jest oczywiście dość głupim sposobem robienia rzeczy, ale lubianym przez paradoks. Dlaczego bezczynny przywódca? Sam jeden z twoich przywódców jest bezczynny. Kto jest bezczynny? No, okej, okay, bo ten naukowiec był zawieszony przez to, że my zwyczajnie nie wiedzieliśmy, jak, co tutaj z nim zrobić, bo był na tym statku, który był zawieszony w przestrzeni? Bo teraz wszystkie statki badawcze mają naukowca na pokładzie, bo ja im ręcznie albo odgórnie tutaj nakazałem tak zrobić. W takim wypadku, ty jesteś tutaj i nie masz co ze sobą zrobić, ale mamy dla ciebie zadania. Oj tak, mamy dla ciebie wiele zadań, bo ty jesteś naszym najbardziej kompetentnym archeologiem. Więc poproszę ciebie, tu jest poziom trudności 4, tu jest poziom trudności 3. Ciekawe. Może w takim wypadku tutaj nie mamy. To w takim wypadku poproszę ciebie, żebyś poleciał tutaj i zajął się tymi wykopaliskami. Ten statek konstrukcyjny nie ma nic do roboty, więc zautomatyzujemy ciebie. Ten statek konstrukcyjny czeka, aż zbadamy ten układ planetarny, żeby dostać się do tego układu planetarnego. Nasi sąsiedzi zdecydowanie nie są zainteresowani pokojowymi relacjami. Mamy teraz neutralne stosunki. Ale wątpię, aby udało nam się poprawić relacje z nimi.
A gdzie ja mogę to podejrzeć? Mamy za mało informacji, możemy tylko przypuszczać, jakie mają ku temu powody. Aha, no tak, ten genialny DLC z wywiadem. No dobra. Poprawiamy z nimi stosunki. Spróbujmy może dać im jeszcze więcej powodów, żeby odrobinkę mniej nas nie lubili. Spróbujmy ich przekupić. Nie mam zielonego pojęcia, czy to przyniesie jakieś realne korzyści długofalowo, czy ja tylko wzmacniam przeciwnika przed tym, jak mnie zaatakuje. Badanie rozbitych maszyn. Możecie zapauzować sobie i przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani tymi wykopaliskami. To, co my otrzymaliśmy, to mega instalację artystyczną i starożytny kolaps kawitacyjny. Oba to są badania społeczne, które zaraz sobie obejrzymy, jak tylko te badania, którymi obecnie się zajmujemy, zostaną zakończone. Pokaż nam, jakie macie towary. Możemy od nich kupić kolejny krążownik. Ale nie jesteśmy tym zainteresowani, mamy za mało zasobów i za wiele ich wydajemy. Było zaopatrzenia floty, ty się rozbudowujesz, ale to nam niewiele da tak naprawdę. To co chciałbym zrobić, dobra, ty też się zautomatyzuj. Przygotowania do wojny, jej, przygotowują się do wypowiedzenia nam wojny. Fantastycznie. Cały czas wrogość. Czy ja mogę, nie wiem, na przykład może to was nie interesuje. Żywność też was nie interesuje. Towary konsumpcyjne was nie interesują. Jak duże my mamy zapasy jeszcze. Ja mógłbym lotnych pyłków dać tutaj, nie wiem. Spróbuję ich przekupić, zobaczymy, czy to nam cokolwiek da. No. No, okej. Czyli przekupiliśmy ich, ale jest limit tego, jak bardzo możemy ich przekupić. Zakłócenie bramy kosmicznej. Warto się temu przyjrzeć. Nie podoba mi się w najmniejszym stopniu to, co tutaj się dzieje. Szybkość montażu populacji istot mechanicznych. To byłoby użyteczne. Ale najprawdopodobniej wydzielanie minerałów. Minerały z... chociaż... szybkość montażu, produkcja stacji górniczych to też mogłoby nie być takim złym rozwiązaniem. Ze stacji mamy prawie połowę minerałów, jakie generujemy, więc dodajemy sobie to. I praktycznie nie mamy jakiejkolwiek floty, o której moglibyśmy mówić jako użytecznej. Wzmocnij tą flotę, dodaj więcej jednostek. Albo momencik, wstrzymaj się z tym, anuluj. Najpierw przyjrzyjmy się, jak wyglądają nasze okręty. Czyli projektowanie okrętów i tak, fregata, korwetta. Jesteście automatycznie ulepszeni do najlepszego, ale może dużo rozsądniej byłoby... Momencik. Mały pancerz metaloceramiczny.
daje punkty wytrzymałości pancerza 130, a pancerz nasycony kryształem daje punkty wytrzymałości 65. Czym są punkty wytrzymałości? Widzę punkty kadłuba i pancerz. Czy punkty wytrzymałości to są punkty kadłuba? Tak. Dlaczego nie mogą używać spójnej terminologii? Kto wie? Czyli powiedzmy, zrobimy coś takiego i zapiszemy. Tak, zaktualizuj. Niszczyciel. Dlaczego ty nie masz wszystkich ulepszonych? Bo nie wystarczy nam energii, ale możemy to dość łatwo naprawić. Po prostu w taki sposób to zrobimy. Czyli te punkty wytrzymałości, te punkty wytrzymałości pancerza, dopalacze. Powiedzmy, że coś takiego na ten moment moglibyśmy tutaj zrobić. Tak, bardzo przestarzałe mamy okręt. Tak, bardzo zacofane technologicznie. A fregaty chciałbym usunąć zupełnie, bo nie podoba mi się to, chociaż obecnie może nawet być to częściowo użyteczne. Tylko, że przeciwnik będzie w stanie zestrzelić nasze torpedy, bo my nie używamy torped praktycznie zupełnie nigdzie indziej. To jest dość istotnym problemem. Powiedzmy, że zrobimy coś takiego, coś takiego, coś takiego. Zapisz, tak. Nie podoba mi się to, ale niech tak będzie. I po tych korektach, to co my chcemy zrobić, to ulepszyć nasze okręty i wtedy dodać większą, jakie wy zaczniecie modernizację, dodać większą ilość okrętów. Tutaj będziemy chcieli mieć dwie dodatkowe stocznie i tutaj będziemy chcieli mieć symulatory bojowe najprawdopodobniej. Czyli rozsądniej byłoby znów zaczekać zanim nie opracujemy tego w odpowiedniejszej kolejności, prawda, to uczynić zwyczajnie. Osłony, reaktor zimnej fuzji. Myślę, że potrzebujemy ten reaktor zimnej fuzji na kilka lat temu mieć. Tutaj potrzebujemy dzielnicę węzłów. Czym ty chcesz być w przyszłości? Jeszcze nie wiesz. Ja również nie wiem. 17 to może być nasz kolejny świat badawczy. Albo może świat skupiony na generacji jedności, bo ilość jedności, jaką generujemy, jest tak pomijalna efektywnie, że równie dobrze moglibyśmy tego wcale nie robić. Wyrzucę ciebie, bo nie jesteś nam potrzebny, tylko właśnie tam jedność zjadasz. Badaj od razu. Okej, teraz. Możemy się przyjrzeć temu, co dopiero co odblokowaliśmy. A odblokowaliśmy mega instalację artystyczną i starożytny kolaps rekawitacyjny. To jest specyficzny typ broni, który jest użyteczny przeciwko pancerzowi, a nieskuteczna przeciwko osłonom. Z kolei to zadaje większe uszkodzenia osłonie, a jest mniej kompetentne przeciwko pancerzowi. Nie wiemy jeszcze, z czym przyjdzie nam walczyć, więc trudno wybrać najlepsze rozwiązanie. Tego nie jestem pewien, czy jestem tym zainteresowany. Adaptacja do nieprzyjaznych środowisk byłaby bardzo użyteczna, jeżeli chodzi o zaoszczędzenie energii i żywności. Mega instalacje. Od tego jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Galaktyczna biurokracja, fundusze edyktu, podstawowy poziom informacji, sieć dominacji. Węzeł układowy, zwiększający jedność. To mogło być dość istotne dla nas.
Tak, każda z tych rzeczy ma swoje plusy. Osobiście chyba jednak zainwestuję w galaktyczną biurokrację. 63 miesiące, troszeczkę długo. 40 miesięcy, strasznie długo. 76 miesięcy, auć. No cóż, nie mamy chyba wyboru. Nasze imperium za bardzo się rozrosło. Mamy zbyt wielkie kary, za mało z tym czegokolwiek użytecznego robimy. Adaptacja. Galaktyczna biurokracja. Dobra, galaktyczna biurokracja niech będzie. To jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Ale nie mamy tutaj zbyt dużego wyboru w tej domenie. Jak stoimy z populacją tutaj? W miarę rozsądnie. Czy mamy jakieś blokery? Tylko takie, których nie możemy usunąć. Niefortunnie. Będzie trzeba się przyglądać wycelowaniu w te blokery w najbliższym czasie. Dzielnica węzłów. Kosmiczny diament. Fascynujące, fascynujące. Kolejne laboratorium badawcze. Na tym świecie chcemy mieć. I my na tym świecie mamy 16 rachmistrzów. O, no dobra. Teoretycznie generują właśnie więcej społecznych. Ukończono projekt specjalny, uzyskujemy doświadczenie, technologię, awans przywódcy. Jeszcze mniejsze dewiacje? Tak, jeszcze bardziej zmniejszenie dewiacji. Możemy skolonizować ten, znaczy możemy przejąć ten układ planetarny. I teraz tak. Spotfall, spróbujcie zatopiony krążownik. Rozbierzcie go i poznajcie jego tajemnice. My potrzebujemy krężowników, ale potrzebujemy też wiele innych rzeczy. Między innymi gwałtownie rozbudować ilość naszych zatopiony. Rozbierzcie go i poznajcie jego tajemnice. Musimy przerobić to na kotwicowiska. Ulepszymy ciebie. Myślę, że będziemy chcieli Voxomon mieć możliwość kolejnej fazy obrony. Więc wybudujemy sobie tutaj kolejne dwie bazy gwiezdne. Ale obrony? Nie wiem, czy obrony. Może powinienem jednak, możemy to anulować? Powinniśmy móc to anulować. Bo tak myślałem, obrona obroną, ale najlepszą obroną jest atak. Więc dodajmy sobie raczej gdzieś z daleka od frontu większą ilość portów gwiezdnych. I... zarządzanie społeczne, rząd. Czy my możemy odpalić jakiś edykt? Umocnienie granicy, szybkość ulepszenia baz gwiezdnych. To jest 58 punktów. Ile my mamy? My zużywamy już praktycznie wszystkie. Jednym subsydium zużywamy wszystkie nasze punkty funduszów edyktu, bo jesteśmy tak rozrośniętym balonem. Nie najlepiej. Zwyczajnie nie najlepiej. Ale tak, ulepszymy sobie was, ulepszymy sobie ciebie i po prostu potrzebujemy non-stop rozwijać ten nasz limit marynarki. No myślę, że wówczas ulepszymy sobie jeszcze momencik. Mamy 8, 9, 10 i powiedzmy, że... gdzieś z tyłu, prawda? Gdzieś na zapleczu, gdzieś w miarę bezpiecznym miejscu. Dobra, na kresie federacji na przykład też sobie ulepszymy. Upscaling complete. Czyli tak.
Zapiszenie do paktu o nieagresji. No, tak, tak najbardziej. Odkryliśmy. Tak. To co, jedna rzecz dość znacząco by nas tutaj interesowała. Wiecie co dokładnie? Zaraz może wam to wyjaśnię. Nie masz nic, co mnie interesowało. Te dwie opcje są fatalne. Ale niech będzie artyleria. Rób jak tam uważasz. Mianowicie, mamy dość sporo pomniejszych artefaktów. A mamy również rzeczy, gdzie to jest? Relikty. O, właśnie. Wiemy już prawie wszystko o Juktu. Możemy wydać teraz 500 reliktów i dowiedzieć się, gdzie oni mają swój świat. Musimy teraz tylko wysłać tutaj nasz okręt badawczy, zbadać tą anomalię i wówczas będziemy, moi drodzy, wiedzieli, gdzie znajduje się ich świat. Pojawi się on zwyczajnie gdzieś na mapie i my będziemy mogli go skolonizować i zależnie od typu cywilizacji, to jest predefiniowane na podstawie jej nazwy, my dostaniemy odpowiedni bonus. Czym ty możesz się zajmować? Ty najprawdopodobniej na ten moment możesz zajmować się badaniem anomalii, więc lataj sobie i badaj anomalię. Ten statek konstrukcyjny ma się udać tutaj i zbudować kolejną placówkę. Kredyty energetyczne zaraz nam się skończą, to musimy zaadresować i najlepiej zaadresować to na świecie generatorów. To wcale nie jest światem generatorów. To jest świat ztechnicyzowany. Gdzie my mamy faktyczny świat generatorów? Może któryś z tych światów w cudzysłowie górniczych się nada? Ten świat gajański teoretycznie mógłby się nazwać. Ten świat reliktów nie za bardzo. Zbuduj sobie kolejny węzeł tutaj. Zbudujcie sobie węzeł, bo wam brakuje. Zbudujcie sobie węzeł. Jak najbardziej. Ten świat górniczy, tak, mamy z nim problem, ale nic tutaj niestety nie wyczarujemy. Co możemy tutaj skonstruować? Przemysł cywilny na przykład, ale chyba nie mamy problemu z naszą konsolidacją. Chociaż dla pewności dajmy sobie tutaj. Świat generatorów. Zbuduj kolejną dzielnicę energetyczną. Świat generatorów, zbuduj kolejną dzielnicę energetyczną. I mamy tutaj troszeczkę... troszeczkę, prawda, przeszkód terenowych, które będziemy w stanie usunąć i jeszcze bardziej skupić się na tym, aby generować jeszcze więcej, moi drodzy, energii na tym świecie. Bioreaktor mógł być użyteczny, ale tak naprawdę nie byłby. Jak tutaj stoimy, będziemy chcieli mieć najprawdopodobniej kolejne laboratorium. Oczywiście to jeszcze więcej energii zje. A, no tak. I nas nie stać na to, aby na destructive usunąć zapadlisko. Jesteśmy tak głęboko, nie powiem gdzie, jeżeli chodzi o dostęp do energii. Tak, trzeba będzie to zaadresować. Gdzie to jest? Tutaj, tak, trzeba uprzątnąć ten bałagan. Gdzie my mamy jakiś okręt konstrukcyjny najbliższy? Wygląda na to, że najbliższy okręt konstrukcyjny będzie tutaj.
Więc poproszę ciebie, żebyś od razu poleciał. Nie, momencik. To jest potrzebne. Okej. Okay. Jak skończysz te wydobywcze rzeczy, to idź, pozbądź się tych wadliwych szczepów. Kolejny poziom, kopcie dalej. Jak chcecie przeczytać, to proszę bardzo, możecie sobie zapauzować. Upscaling complete. Okej. Okay. Czyli mamy troszeczkę bas. I niestety na niektórych z tych baz musimy zacząć od generowania energii elektrycznej, żeby one chociaż same siebie spłacały. Jest to dalekie od ideału, ale tak, bateria i kotwicowisk. Tak, i sieci baterii słonecznych i kotwicowisko. Sieci baterii, tak, i kotwicowisko. Jeszcze raz. A, nad czajną dziurą, tak, odrobinkę głupy było móc energię generować, więc będą to po prostu dwa kotwicowiska i od razu również biuro zaopatrzenia lot. Mam maksymalną ilość baz gwiezdnych. Okej. Okay. Pojawiają się federacje. Czym jest ta federacja? Niczym, co by nas interesowało, wyglądałoby na to. Tak, elektrownia beteriańska, kredyty energetyczne z przetwarzania kamieni beteriańskich, czymkolwiek one są. Krążowniki. Odrobinkę szybciej moglibyśmy je opracować, ale jesteśmy w dziurze energetycznej, więc najpierw chcemy tą dziurę energetyczną załatać. Organicy są często krótkowzroczni. Wymarła zobotyzowana cywilizacja, inicjatywa lepszej energii. Szybkość badań, napęd. Gęste opary. To była jedna z anomalii, które tutaj właśnie zbadaliśmy tuż przy granicy z upadłym imperium. Reaktor antymaterii, lepsze. Ojej, tak dużo możliwych do wyboru technologii. Ta technologia chyba byłaby jeszcze bardziej krytyczna dla nas. Tak, musimy najpierw zażegnać wszystkie kryzysy wewnętrzne, zanim pozwolimy sobie na inne rzeczy. Znaleziono artefakt. Okej, okay. Czyli teraz tak, odkryliśmy macierzysty układ Juchtu, pchnęliśmy dalej wydobycie. Jeżeli chcecie przeczytać, to proszę bardzo, możecie zapauzować. Czyli tak, połącz mnie ze statkiem badawczym. Pokaż mi. Wysłać sondę obserwacyjną, wymonitorowała szczelinę, wdech, wydech. Można ją badać z bezpiecznej odległości. Obserwujcie. Zniszczony hiperprzekaźnik. Czyli to jest miejsce, które my chcemy zbadać. Juchton. Gdzie my mamy jakiś okręt badawczy, który by się nadawał do sprawdzenia tego? Nigdzie blisko, prawda? Ty musiał... Dobra, to jak ty to odkryłeś, to ty leć na miejsce. To będzie bardzo długa trasa dla ciebie, ale masz na to pozwolenie. Możemy... Asyntetyczności. Motywatory binarne. Nowa technologia. Odkrywanie nieznanego mnie nie interesuje aż tak bardzo. Rozdzielenie zmiany formy. Utrzymanie robotów minus 5%, żywy metal z miejsc pracy, populacja dotyczy notyfikacją cech optymalizacji co miesiąc.
Zmiana formy. Zobaczmy, czy to zadziała automatycznie, czy ja muszę coś robić. Jeżeli ja coś muszę robić, to to nie zadziała, bo nie będę wiedział, co zrobić. Zbuduj tak, stacje badawcze, zbuduj... Dlaczego ty nie chcesz zbadać stacji górniczych? Stacji badawczych. Co ci przeszkadza w zrobieniu tego? Przecież powinieneś mieć taką możliwość. Ja czasami nie za bardzo rozumiem, co tutaj się dzieje. Ślady bitwy. Wysłać. Okej. W takim razie, jak wy nie wiecie, co robić dalej, to się zautomatyzujcie po tych rozkazach, które teraz otrzymaliście. Magazyny są pełne. Zapewnijmy osłony wszystkim naszym dronom. Wydaj 10 punktów energii na osłony dla 10 dronów. Możemy oszczędzać. Nie. Osłonimy wszystkie nasze drony, które mamy. Burza geomagnetyczna. Okej. Wydawaj energię, by zmniejszyć uszkodzenia od promieniowania, które otrzymuje dekal. Produkcja dronów pomocniczych, produkcja dronów zaawansowanych. Zrozumiano. Zaginione jednostki. Ze względu na tą burzę geomagnetyczną zaginęły nasze drony. Ustalono położenie zaginionej eskady dronów. Maszyny zostały znalezione w polu, z tą nieruchomo nie reagowały, choć były włączone. Wstępna analiza wskazała, że fala magnetyczna spowodowała wyczyszczenie ich dysków. Spróbujcie ponownie załadować obniżenie poziomu. Okej, ciekawe. Dzieją się rzeczy, o których na ten moment jeszcze nie wiemy. Propozycja zrzeszenia w federacji. Stellar Federation. Czy możemy podejrzeć, jak wygląda ta federacja? Nasz wasal jest w tej federacji, jeżeli dobrze widzę. I ktoś... Ktoś jeszcze? W ogóle, gdzie wy jesteście? I wy jesteście tutaj. I jak wy wyglądacie na arenie międzynarodowej? Wy macie ikonkę, jeszcze raz, to jest taki płomień i planeta. Płomień i planeta. Jesteście tylko nieznacznie potężniejsi od nas, czyli zapewne manewrujecie nas w jakąś wojnę. Ale zobaczmy. Jestem ciekaw, jak mechanika federacji wygląda, więc spróbujmy się zrzeszyć. I chcemy skolonizować ten świat. To będzie... Contractor Keyway. Co tutaj dokładnie się dzieje? Zatłoczone łącze. Wielkość imperium z populacji. Dlaczego mamy takie popsute drony wśród naszej populacji? To jeszcze bardziej nas zaboli, jeżeli to będzie bardziej zbudowane. Coś trudno. Jak nazwiemy to miejsce? Silna grawitacja. Jest to świat cmentarny. Jakby to nazwać? O! Przerwa. Przerwa dla testera jest najważniejszą aktywnością dnia. Ma olbrzymie przyciąganie grawitacyjne. Starożytne pole antygrawitacyjne, cel widoczny z orbity. Jak chcecie przeczytać, to możecie sobie zapauzować. Okej, a to nieszczęście. Czyli to koniec wykopalisk, prawda? Implanty usunięte, to był rozkaz, który ty realizowałeś teraz. A dalej mamy kolejne wykopaliska. Czyli wy tym powinniście się zająć, Koszt budynku bazy gwiezdnej, koszt modułu bazy gwiezdnej, to było bardzo użyteczne. Transmutatory nanitowe pozwalają nam
nanity przerabiać na rzadkie zasoby. Wow, same użyteczne rzeczy. Niektóre na dłuższą, niektóre na krótką metę. 5 punktów N to byłoby niesamowicie użyteczne. To też. Dobramy L, nie będziemy podlatywać przez jeszcze dłuższy czas. Minerały, powiedzmy, że użyteczne. Krążowniki, nie no, chyba bez krążowników nie jesteśmy w stanie zbyt wiele dalej zdziałać. Potrzebujemy tych krążowników. Jak trendy ty lecisz? A tak. Jak widzicie, automatyzacja w tej grze jest równie idiotyczna, jak można byłoby się spodziewać po grze Paradoksu. Budowa bazy gwiezdnej. Okej. Okay. To w takim razie kolejne kotwicowiska i biozaopatrzenie dla was. Kolejne ulepszenie. Oczywiście wydajemy olbrzymie ilości zasobów na kolejne tutaj rzeczy. Wybudujcie stocznię zamiast sieci paneli słonecznych. Do fortecy nie możemy was na razie ulepszyć, bo nie mamy technologii ku temu. Możemy ulepszyć was o oczko do góry. Możemy ulepszyć was o oczko do góry. Was o oczko do góry. Tak wiele rzeczy, na które trzeba by było zwrócić szczególną uwagę. Ja między odcinkami, jak będę miał czas, mam nadzieję, że będę miał czas, to postaram się zwyczajnie przyjrzeć wszystkim światom i zakolejkować rozsądniejsze zadania dla nich. Węzeł energetyczny 2. Chyba skuszę się na to. Mimo że odkrywanie szczelin byłoby użyteczne. Szybkość rozwoju kolonii na ten moment już mniej użyteczna. Energia. Potrzebujemy bardziej stabilnego, solidnego źródła energii, więc właśnie tym się zajmiemy. A na ten moment chciałem wam serdecznie podziękować za uwagę, wyrazić nadzieję, że dołączycie do mnie w następnym odcinku. Hej, moi drodzy.